Cześć moi kandydaci maserskich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 17 jest dzisiaj ze mną Erwin. Siema. I już teraz możecie w tym momencie zasubskrybować lub też polubić tutaj nasz poprzedni filmik z tym sympatycznym kolegą. Link oczywiście macie w opisie do kanału. A my zaczynamy nasze spotkanie, tym razem Polska Ekstraklasa. Z drugiej strony cofnięty pomocnik jest często niezbędny. Robak ty, on z podziemi wyszedł chyba. Nie, to jest ten z pana Tadeusza. A. Wiesz, on przeżył tyle lat i powiedział, że będzie grał w piłkę teraz. Aha, no. Taki kolega, kurczę. No, napastnik jest jeden, ale co najmniej dwóch pomocników może szybko przemieścić się w pole karne i błyskawicznie zmienić ustawienie na... Jedno jest pewne, że w tym meczu za dużo trików to nie zobaczycie, gdyż tutaj overole sięgają... Jezus, co zrobił? Kurde! Niestety obok bramki, ale sięgają 60 paru punktów, więc tutaj za... Kurde, nie było powtórki. Tutaj za dużo nie można porobić. Ale sam nie wiem, że co tam się odjebało. Czekaj, bo oni mi się trochę mylą, kurde. Ci są niebiescy i ci. No, dlatego wziąłem białe koszulki. Żeby się jakoś to odróżniało. Złe podanie i strata w środku pola. Akcja zatrzymana. Oj, dawaj. Co było, panie sędzio, co było? Sędzia. Gówno było, nic nie było. Faul był. Kurde, a może bym tu trafił? No na pewno, tym zawodnikiem to już... Panie, jak to trafisz, to normalnie szapoba. Biorę... Bramkarza weź. Ciekawe czy można sędzie przepchać. Było blisko. O nie! Rozstrzela! Ale widziałeś taki ładny strzał? No. Zrobiło ci się ciepło? No strasznie. Podałem mu, bo chciał, żeby mu podać. Widzisz co zrobił, nawet nie przejął. Taki kolega. Nie, nie lubicie chyba. Albo chciał ci takiego żarta zrobić. No. Więc do mnie podaj, a ja nie przyjmę. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie? Blisko pole karne może strzelać. Dośrodkowanie w pole karne. Robak! No nie wierzę, co ten Robak robi, ty? Skąd ty go wziąłeś? No jest pana ta dusza. Skubany. Weź mnie, bo chcę grać, tylko wziąłem. No przepychają mnie normalnie, choćby. Próbują teraz skrzydłem. Dobre dogranie. Aj kurde. Świetna robota bramkarza. Z nim między słupkami drużyna może być spokojna. Podaj. Prawie ci wyszło. Blisko już do bramki. No nie mogę ani przejść, ani tak, ani srak ty. I to kuźwa robili, się całowali? No. Co za typy. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Ryzykownie, ale udanie. O, mam murzyna. Zobaczę, jak biegnie. A jak się nazywa? A nie patrzę na to. Budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś. Iść ty poda. O, jest dopiero kolega, kurde. Barisić. Ale czemu tu nikt nie wychodzi, ja się pytam. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Cóż za emocje, po prostu. Kadar. Oddaję piłkę koledze. Akcja skrzydłem, dobre podanie. Zdecydował się dośrodkować. Dobra okazja. No! No nic, ja strzał. Widać, że jest załamany. Ale Szpakowski powiedział, że jest załamany po tym strzale. Bo to też powiedzieli. To samo. A to by się pewnie znowu ciepło robił. No. Ja nie wiem co tu mam robić, bo patrz, kurde, znowu idzie Robak i tam się goli już. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Zgadziłbym, gdyby się odnaleźć. Są tacy jacyś powoli, tacy zamuleni są, nie wiem. Fuj, to na kiepka przyjął.
A nawet mu nie kazałem wychodzić. Atakuje Lech. Jak ja mu kurwa nie widzę. Zatrzymany atak. To... Będzie rożny. Kaminowali niekończową i rozpocznie bramka. A nie, taki strzał, nie. Popatrz. No widzisz, że to katastrofa. To jest ekstra klasa. Nie, zamulone takie. Azistetech. Nie wiem, czy ci wczoraj mema wysłałem z Zidanem chyba. Tak, to dobre było. No to wysłałem ci, co by z nami zrobiła taka termalika. No. Przerad Bawia. Robi się niebezpiecznie. Kurde fe. Ładnie grają. Tak jak... Czy będą prowadzili? O Boże. Jak to zrobił, kapitalnie obronił. Nie może tego zmarnować, ale oddaje strzał. Musi się lekko. Chyba jest rożny. Będzie rzut rożny dla rywali. Taki trochę. A murzyn się nazywa Tetter. Fantastyczna interwencja po dośrodkowaniu rzutu rożnego. Dobre przejęcie podania w środku pola. Nie no. Ale ja nie mogę też nic zrobić, powiedz, to ciężko. O, no, ale tam akcje były. Ale trika teraz zrobił. Ja. Nie no. Szapoba normalnie. Ja chcę powtórkę. Pokażcie mi gościa tamtego. Biorę. A nie pokażę pewnie tego. Kto się wywalił to. Co zrobił? Ty widziałeś? Skoczył mu na plecy. I podniosę strata piłki. Żlibec. Dobra pozycja do... Ale możesz mi zawsze... Nie, dlaczego? Wy to robicie mi. Nie wiem, no, chciałem powiedzieć, żeś mi podał piłkę, ale widzę, że sam już podajesz. Marcin Pietrowski. Gerard Badia. O! Ładnie wymanewrował. Strzela! Świetnie, brawa dla bramkarza. Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. Nie mogę ci wiele dać. Ależ nie mogę ci wiele dać, bo sam. Zablokowane to dość. W termalice niewiele mam. No nie, czemu mi zabrałeś? No chcę tu coś zrobić, ale po prostu oni mi nie pozwalają mi. Mamy po pierwszej połowie. No powiem tak, okazji parę było, nie powiem, że nie. No mam 7 strzałów, kuźwa. Ja miałem 4. Ale tutaj... celność większą miałem. Ale w dokładności jesteśmy porówno, także. No możesz podać piłkę. Podałem. Ale do mnie. No to nie tych będę... białych podaję. Analog mi nie działa w tą stronę. Blisko pole karne, może. No faul był, panie sędzio! Co za głupek. Nie! Ten strzał może im dać prowadzenie. Nie wierzę, no dlaczego on to broni wszystko? Zaczarowany jest ten bramkarz. Bo to jest ten. Nie wiem, kto tam stoi, ale to jest ten. To jest ten, nie? To jest ten. No gdzie tu zagrać? Ja nie wiem. Do mnie zagraj. Deleu! Wow. Byłoby niebezpiecznie, gdyby nie spudłował. Wow. O Boże. Zagramy coś, czy nie? No gramy, nie? Dobry atak. O, ale dzik idzie, patrz. Dobrze przejął piłkę przy bocznej linii boiska. Ale to się ciężko gra, to tylko myślę jakieś, nie wiem, wyzwania, kuźwa. Ale zanim on tą piłkę przyjmie, zanim on się obróci. Kurde, ja bym normalnie do Częstochowy zaszedł. Zanim on się kapie, co się dzieje w ogóle na boisku. No patrz. Jest w polu karnym przeciwnika. Przytomnie obrońca wybił Żywec. Żywec. Strzałem nie mógł pokonać bramkarza i jest remis. Ja Rutego na bramce. Tetech. No ja. Lech w ofensywie. Ja się nie dziwię, że oni w Lidze Mistrzów nie grają. Ja też się nie dziwię. Uwaga, zacen. Szymon Pawłowski. Ojej, aż mi się robiło ciepło, jak widziałem, już ta piłka leciała. Już to złapał.
Nie mogę ci się wiedzieć. Bo sam. Niewiele mam. Uprawę autorskie ci wyrobię, tyle będzie. Tetech. Marcin Robak. Ja. To nie było najszczęśliwsze. No kopaj to. A czemu on tak lekko to kopie? On tak to se kopnął choćby, kurde. Od niechcenia. No. Może za mało mu płacisz. No, może być groźnie. Biegnij, kurde, biegnij! No, kurwa. No i bramkarzowi udało się powstrzymać przeciwników od objęcia prowadzenia. O Boże, o Boże. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Aziz Tetech. No kurwa, jaki oni mają... Dobre podanie na wolne pole. A jak wyskoczył, kurde. Tomasz Mokwa. Gerard Badia. Idź, idź, Barsi, czy jak tam się nazywasz, wszystko jedno. Dlaczego znowu on jest szybszy? Ja się pytam. No, zupełnie jakby byli na treningu, podają piłkę między sobą. Nie wierzę, no nie, przecież nie, no rozniesie mnie tu zaraz, no. Takie ma łokcie, a gówna zmazane. Tak, ja zobaczę, czy ja mogę takie zmiany zrobić. Muszę mam kogoś niezmęczonego. Nie mogę ci wiele dać. Bo sam niewiele mam. Prawo, lewo, czekaj. LP. Ja też to coś pozmieniam. Nie mam kurwa nic, co mogę dać. Nie możesz mi wiele dać? Nie mogę ci wiele dać. Dobra. Ja już zmieniłem. Ja też. No, trener dokonuje potrójnej zmiany. Jasno widać z reakcji trybun, że nie najlepiej rozpoczęli od bramki. Przy piłce przeciwnicy. Jak teraz tego nie strzelisz, pajacu głupi? Przecież no nie wierzę, no to jest nienormalne grać, kurde, polską ligą. Czy oni nie mogą nic trafić normalnie, oni by nawet dzieci nie upolowali, kurde. Ale sam chciałem grać polską ligą. Za szybko stracili. Kurde, o, pięk, dobrze wyszedłeś, dobrze, pięknie. Nie mogłeś po niego wyhamować. Piękna interwencja, pokazał pełną klasę bramkarską. Ostatnie dwa... Kadar! Kadarka! Gol! Kurde! Czyli... Trofeum mistrzów już prawie należy do... Choć mecz jeszcze się nie skończy. Kanarek, kurde. Samobuja się nie masz. ...i powiększenie przewagi, co stawia ich dużo lepszej sytuacji. Po prostu nie wierzę. Łukasz, nie załamuj się. Uśmiechnij się. Ja jestem cały czas szczęśliwy. Ty zagrywa z kamerką? Co? No tak! No fał, głupa nie... Skargu, oczywiście, ja zawsze z kamerką. To potem zobaczę twoje szczęście, jak wrzucisz. Próbował, ale... Dobrze. Nie mogę ci wiele dać. No zastanawia się, czy nie strzelać. No zabierz mu to, no przecież kurde, no jakby, to co wy robicie? Out, piłka dla Lecha. Ale ci te mecze są zawsze bardzo, ale to bardzo. Mógł lepiej dośrodkować atak obrońca, pierwszy dochodzi do piłki. Ciekawe. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Świetne przyjęcie, po prostu kurde. Nie mogło być lepszego. Dobra pozycja do oddania strzału. No, w końcu zauważył, że mnie odepchnął. Kurde. Ja nie wiem. To dostrzegł partnera. Koniec tej akcji. Bramkarz łapie piłkę. I od końcowego gwizdka arbitra dzieli nas 10 minut. Stary, ta piłka by musiała lecieć z turbo doładowaniem, żeby ona mogła do tej bramki dolecieć. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Ja powiem ci, że jest masakra z tą polską ligą, ty. Moglibyśmy w ogóle wyciąć. Już to dzieci na Orliku lepiej grają. No, udało się przejąć. Maciej Gajos. A, ale Pazdan nie obrażę. Nie, Pazdan jest spoko. No boż, nie wierzę.
Szymon Pawłowski! Ja pierdolę! Wielka szkoda tej okazji, niezbyt to przyjemne dla strzelca i dla zespołu. Minimalnie niestety... No, już mnie to tak jedno było wszystko, bo... ...mogłaby zaważyć na losach całego meczu. Świetnie rzucił prostopadle. Zdecydował się na strzał! Fatalne pudło, które może się zemdlić. Nie, nie, kurde. Nie marnują takich okazji, ale tego młodego... Ale widziałeś też to? Chyba no. Zjadła trema. Rzeczywiście powinien zachować się lepiej, Norwiku lepiej, a zamiast grają. Bramki mieliśmy jakiegoś farfoca. Blisko już do bramki. Ale co tu chcesz zrobić? Przecież tutaj... Świetny przechwyt i szansa na bramkę została zaprzepaszczona. No coś ty... Boże... Deleu. Że nie opanował. Patrz, Janusz Gajos. Bo, ale strzelił! To jest Gajos ten z czterech pancerni? No. Jak się, tu same słowy mówię. Robak z ponad Tadeusza z czterech pancerni. Należało się im. Spotkanie mieli już i tak wygrane, ale nie zamierzali przestać strzelać. A kto wie, różnica goli może ostatecznie okazać się decydującym czynnikiem na koniec rozgrywek. No ale po prostu z nimi się nie da grać. No to nie da się. Okej, mój kochani, tak więc oczywiście ja wam dziękuję za uwagę, bo dzisiaj ze mną Erwin. Trzymajcie się. I oczywiście link do jego kanału macie w opisie, tak więc wejdźcie do niego, zasubskrybujcie go, zostawcie mu lajka i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!